powinno siąść. Strzelę wyżej, leci wyżej troszeczkę. O! Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite na moim kanale. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku wraz z Szaku TV sprawdzimy, jaka jest faktyczna, możliwa odległość zdobycia fraga za pomocą snajperki. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. Cześć moi drodzy, dzisiaj jest ze mną Szaku TV, siemaneczko. Siema. I razem wspólnie postaramy się zrobić jak najdalszy strzał ze snajperki, tak? Jak najdalszy frag ze snajperki. O, dokładnie tak. Słuchaj, ja ustawię się tu na górce. A ty poleć na górkę, może tutaj, na razie, na początek. I zbudujemy do siebie most, co? Co dobra. Myślisz o tym? Dobra. Nie wiem jaka to będzie odległość. Jak będziemy budowali most, to stawiaj tak. Czekaj, na której ja mam iść? Kurczę? Tam, gdzie jest niebieski znacznik. Tak, 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 gdzie jest niebieski znacznik, no. Dobra. Jak będziesz zbudował most, no to zróbmy tak. 9 pól drewnianych, 10 ceglane. O! Dobra. Żebyśmy mniej więcej wiedzieli, jaka to będzie odległość. Kojarzysz mniej więcej, jaki był najdalszy odnotowany strzał ze snajperki? Oczywiście nie fake. Kurczę, nie wiem nawet. Z 500? Ale spory, no. Nic takiego. No to zobaczymy, może nam się dzisiaj uda pokonać ten rekord. O! Llama in my living room. Dobra. 100 lam na mapie, no to... 100 lamasz jest, tak? No. Powiem ci, że gram dopiero drugi raz plac zabaw tak naprawdę. Aha, już mam 900 drzewa, no dobra. Czekaj, zlokalizuję cię mniej więcej. Ja cię nawet nie widzę na tej górze. Ja ciebie też nie widzę, zróbmy tak, tak. Jeczkę widzę cię, widzę cię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesiąte, tak? Dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, w dobrą dziewięć. Stronę idzie? No. W kierunku ciebie. Dobra. Raz, dwa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5. Wiesz co, może ja to zbuduję już do końca. Dobra. 6, 7, 8, 9. Ty możesz snajperkę znaleźć. O! No właśnie szukam. Może być 2, 3, 4, 5. Najlepiej jakby była chyba niebieska, co? O kurczę. No. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i podłoga betonowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Wiesz co? Chyba nam się to nie zawali, co? Jak będę tak walił ze snajperki, ten pocisk będzie opadał. Mam nadzieję, że nie. jeśli to będziesz trafiał, to... Jak nie, no jak połączysz dwie górki, to się nie zawali. Jak dwie góry połączysz. Aha, aha. Dobra, ja sobie tutaj zeskoczę. Otworzę kolejną lamę. Będziemy mogli spróbować też zrobić najdłuższego no-scope'a, ale to jak nam starczy czasu, bądź w następnym odcinku. Kewyć tobie dać? Kewiki? Nie, ja mam. Ja i ty też, szukać awódkę. Zobaczmy od razu z góry, jak to wygląda. No, mamy tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć kratek. Czyli 90 pól postawiłem. Ja polecę na tamtego mojego zapada, jeszcze jednego. Tak, tam poleć. A ja będę się po prostu ustawiał tutaj, tylko jeszcze tutaj postawię, wiesz co? Jakiś wspornik. W razie czego, o. Dobra. To tak, z kucaka chcesz dostać w główkę, czy na stojąco? Jak wolisz? Ty, ja też mam AWP, to w końcu kto do kogo? W sumie racja, poczekaj. No. Ja się ustawię na pierwszej kratce cementowej. Dobra. Za blisko, stary. Czemu się ruszyłeś? Bo i tak nie dostrzelił. Patrz, czekaj, naprawię to, bo widzę, że... Dobra, dawaj. Musisz trochę wyżej podnieść.
Stój, nie ruszaj się. Ani drgnij. Ops, za wysoko. Dobra, czekaj, teraz ja. Troszeczkę niżej. Będę cię walił, wiesz, z której? Z... Raz, trzy... Od góry, od środkowego celnika. Druga kreska. Jak to się stało, że nie przyjąłeś? Poleciało. Ale gdzie poleciało? Góra, niżej, wyżej? Właśnie w ten, koło mnie jakoś, nie wiem. Chyba za wysoko. A ja teraz za nisko było, czy jak było? Tak, za blisko, no. Dobra, poczekaj teraz troszeczkę. Dwoma rękoma muszę operować, wiesz? Dobra. Żeby nie zruszyć za mocno. Powinno siąść. 417! No ładnie! Okej, okay, cofam się dalej. 417 metrów. To wynik. No. To mi się wydaje, że 500 normalnie może siąść. Ta snajperka jest dobra, teraz... Aj, wiesz co źle zrobiłem? Co? Okej, okay, teraz spróbuję nie trafić ci w główkę. Ty oczywiście do mnie również strzelaj. Ale postaram się trafić jeszcze ze sztucera. Po prostu na tym samym celowniku. Czy to będzie... miało sens. Okej, okay, proszę się nie ruszać, stać tylko. Chwila. Okej. Okay. Kucnąć? Nie, stój po prostu. Chcę coś sprawdzić. No, za blisko. Czekaj, sobie troszeczkę dam w boczek. Okej. Okay. 466. Dobra. Z czego to było? Ze snajperki. Jestem właśnie mega ciekaw, czy jakbym strzelił z na przykład USPA, czy byś dostał w tej odległości, co myślisz? Odprawić. Wiesz co, jakbyś mógł, zawsze stawiaj w tym samym miejscu. Ja będę wiedział wtedy, w którym miejscu ze snajperki, którym celownikiem po prostu do ciebie celować. A, dobra. I sprawdzimy sobie, ja się na przykład nie będę ruszał, nie? I sprawdzimy sobie, czy na przykład strzał, kiedy wyceluję ze snajperki, strzał z USPA też do ciebie doleci. Dobra, okay. Na przykład maksymalnie plecami do ściany, żebyś oparty był, o. O, o, coś takiego. Dobra, sobie teraz wszystko ładnie wykalibruję. Ja dalej mogę strzelać? No, strzelaj, strzelaj. O, blisko. Ja nie wiem. Dobra, poczekaj. Aj! Muszę wziąć bliżej myszkę i podkładkę, dobra, moment. Bo to będę robił dwoma rękoma. Dobra, 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 po jednym strzale, koleżko. Aha, o, dawaj. Dobra. Doleciało w ogóle coś? Nie. Czekaj. Nic. Nic? Nie leci? Nic. Dobra. A powiedz, czy tobie doleci? No. Coś ty. Nic? Na razie nic. Dobra, to przetestujemy to w następnym odcinku. Jeżeli widzowie chcecie na przykład najdalszy strzał z USPA i z testowania innych broni, zostawiajcie łapeczkę w górę. Myślę, że 1000 damy radę wbić. I zabieramy się za kolejny odcinek z Szaku TV. Dobra, Szaku, słuchaj, gościu malinowy. No, no mów. Kurde, źle. Teraz tego, snajperka wycelowana. Wiesz, że ciebie już prawie nie widzę? No to ja podejdę. Nie, 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 stój, stój, stój. Jesteś za ścianą czy przed ścianą? To ja ciebie widzę normalnie. Jestem przed. Żebyś nie zabił. Dobra, niżej dam. Dobra, win. O, Jezus. Koło lewej mi śmignęło, koło mnie, dosłownie koło mnie. Tak, to czekaj, troszeczkę dam niżej. O, teraz. Ach. Koło mnie, ty, ja już myślę, że w łeb dostanę. Ale gdzie, której? Prawej, lewej ci mignęło? No, koło mojej lewej. Koło twojej lewej. Koło prawej. Czyli muszę dać troszeczkę w prawo, nie? No. Czekaj. Za mocno. Leci. Leci. Wow. Koło ucha miałem. Trzymaj tak. Ty. Samo i cofnę się w bok. No. W lewo, no. Zrobiłem krok w lewo. Teraz trafisz mi w głowę 100%. Nie. Czekaj, jeszcze troszeczkę zrobię sobie krok w lewo. O, leci. Przeze mnie przeleciało. Przez ciebie? No. Dawaj. Leci. No, przeleciało przeze mnie. Bliżej podejdźmy. Co to, ograniczenie jest założone? Nie wiem, widzowie, jeżeli wiecie coś na ten temat, napiszcie oczywiście w komentarzu.
Bo mi się wydawało, że można zrobić nieograniczony strzał ze snajperki. Dobra, uwaga! Ohohoho! 428, tak? Ograniczenie, no. Może do 500 metrów jest ograniczenie. Stój. Ja się nie ruszam. Ja stoję w tym miejscu i ty będziesz po prostu się cofał, tak? Tak, no. Dobra, bo wiemy, w którym miejscu jest lód. Ja dlatego chciałem tą ścianę, żeby był takim, wiesz, odnośnikiem mniej więcej, ale później mi się teksturka zbugowała i cię w ogóle, stary, nie widziałem. A jakbyś stał za budynkiem. Uwaga! Boom! Dobra. 449. Dobra, 449 siedzi. Dobra, leci? Leżę. 463 metry. No. Wiesz, gdzie leżysz. Wiem, gdzie leżę. Teraz ty się nie ruszaj, stój. Nawet nie drgnij. No, no, no. I boom, leci. 484. Nice. Z drugiej kreski celuj na taką odległość. Dobra. Wtedy spoko to dosyć wchodzi. Czyli ty masz gdzie się cofnąć jeszcze? Tak. Dobra, tak, masz gdzie się cofnąć, no to super. Dobra, uważaj teraz. Czekaj. Kroczek w lewo. Boom, leci. No dobra. I co? Dostałeś w klatę, mi wyglądało. Dobra, jeszcze raz. Tutaj. Leci. I co? Dobra, ograniczenie. Ograniczenie jednak jest założone na snajperki? Ta. O, stary, tego się nie spodziewałem. Bum, leci. Jeszcze. Ale przyjmujesz cały czas? Tak. Dawaj, tak samo. Leci. 485 metrów. Ja się nie ruszam z miejsca. Zrób, nie wiem, z dwa kroki do tyłu. Zobaczymy, no, czy faktycznie nie trafiam, czy jest ograniczenie. Tak, teraz to nie poleci, ale... Uwaga! Boom! 489, czyli ile cofnąłeś metrów? 5? 84 no, było, tak? Tak, no. 5 metrów, dobra. Mi się wydaje, że chyba do 500 ustawili. Zrobimy 501. Więc teraz te wszystkie... Tak, o, my zrobimy 501, więc te wszystkie filmy, gdzie tam pokazywali 5000 metrów, no to oczywiście co, fake, co nie? Znaczy, są 3000 ileś metrów z C4, żeby zabić. Ej. To też możemy zrobić. Dobry pomysł na odcinek. Klatka. Leży. 489. Tak jak wtedy. Dobra, stój. Leć. 490! Proszę bardzo. Dobra. Mi się wydaje, że 500 jest do osiągnięcia. Mi się wydaje, że... No, może takimi małymi kroczkami do tyłu. Cholera wie. No to co to, kurczę, twój kroczek to jest 7-milowy? Wiesz, o co chodzi? No wiesz, noga 2 metry, no to... No tak, no tak. Racja. To leci. Strzelę wyżej. Leci wyżej troszeczkę. O! 489. Ale 490 było, widocznie nie da się więcej. Na to wygląda. 490 czy 89 było? 489. 489, dobra. Moi drodzy, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawiajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał, aby być na bieżąco. Podziękujcie jeszcze w komentarzu Szakowi TV, że wziął udział w odcinku jako mięso armatnie. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, oczywiście zostawiajcie łapeczki w górę. 1K łapek mi się wydaje, że damy radę osiągnąć. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.